Dobra, więc kontynuujemy naszą jakże wspaniałą przygodę w Splatoon 3, odcinek numer 2. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na zupełnie nową, zimową krainę. Ktoś nas od razu woła? Agent trzeci. Mamy nowych bohaterów. Kto jest? Czyli mamy całą drużynę, trzech agentów i kapitana. Okej, czyli mamy bardziej otwartą mapę tej całej lokacji. Ciekawa sprawa. A, czyli to jest jakieś drzewko ulepszania, Hero Gear. Czyli potrzebujemy właśnie tych przedmiotów w górnej prawej stronie ekranu, żeby to odblokowywać. Może to jakkolwiek znajdować na przestrzeni świata. Dobra, więc misja główna polega na tym, żeby dostać się aż tam super daleko do tej rakiety, ale to nie będzie aż takim prostym zadaniem, ponieważ na przestrzeni tej rozgrywki będą jakieś dodatkowe misje poboczne, więc w sumie ciekawa sprawa. Czy nie wszędzie możemy wykonywać właśnie to całe malowanie, tylko w jakichś poszczególnych lokacjach, na przykład tędy, i wtedy dałoby radę jakkolwiek podróżować na wyższe rejony. Czyli jeżeli mamy jakieś bardziej, nie wiem, metalowe przedmioty, to akurat z tego nie da się skorzystać, ale to tak samo jak w jakimś portalu, powiedzmy, dosyć podobnie się to w sumie prezentuje. Mimo to muszę w tym miejscu przyznać, że ta mapa prezentuje się na znacząco bardziej otwartą, jednak to, co widzieliśmy w tym pierwszym poziomie, to było jednak takim bardziej, nie wiem, tutorialem jeszcze. Nie chcę raczej, never mind. To byłaby jakaś zupełnie inna lokacja. W każdym razie, czyli mamy zero dosłownie tej punktacji w górnym prawym rogu, czyli tego nie możemy akurat odblokować, to wymaga trochę. Zobaczmy jak wiele. Nie mogę nawet nic zrobić. ZL, spróbujmy. Czyli to jest widok na poszczególne kolejne rejony. Czyli co, musimy wykonywać te dalsze misje, na przykład tędy. Zobaczmy, jak to tym razem będzie wyglądało. Czy tym razem będą jakieś poziomy, nie wiem, dosyć trudniejsze? Czy to jest cała mapa całego świata? Ciężko w sumie powiedzieć. W sumie całkiem możliwe, mamy te 6 wysp tak zwanych.
Coś niby słychać. Autentykacja. Skanowanie osoby. Ale coś chyba nie działa. Tak zwana orka. Dobra, czyli musimy zbierać jakieś jajka, się okazuje. Jajka moc tak zwane. Trzeba będzie dbać o jakieś dodatkowe informacje później, okej. O, okazuje się, że mogę wybrać swoją broń, okej. Ale w sumie nie miałem jakiegoś zbytnio dużego wyboru. Dobra, w takim razie mógłbym cokolwiek wyekwipować. No mamy tylko tą broń, nawet mi nic innego chyba nie stać. Dobra, więc chodźmy na samą rozgrywkę tędy. O, co ja najlepszego zrobiłem? Czemu nie byłem w tym? Ale dziwna sprawa. A, i mamy to... Okej, czyli w górnym lewym rogu straciliśmy jednak jedno życie za pozą, ale czemu nagle nie mogłem z tego skorzystać? A, ciekawa sprawa, musiałem jakkolwiek wyskoczyć jeszcze. Dopiero wtedy. Czyli mamy 3 zdrowia, to jest taka opłata powiedzmy, jasna sprawa. To w sumie pierwszy raz poziom, w którym mamy ograniczoną ilość zdrowia HP. Możemy maksymalnie 2 razy z 20, a za trzecim już będzie po robocie. Wow, patrzcie na to. Dobra, da jakkolwiek wyskoczyć rzeczywiście. Ciekawa sprawa. Ej, co jest? Jakkolwiek to niestety nie działa teraz. A, chyba tam o wiele dalej. Muszę dostrzeć, to będzie lepszym podejściem, ale żeby to zrobić, to... jak to się wszystko wyrzucza, cały atak. To powinno zagwarantować już zwycięstwo, czyli teraz się zamieniamy i przechodzimy dalej. Dobra. I cały czas mamy jakiś nowy mechanizm, jak sami widzicie. Checkpoints. Wow, ale nasz wiatrak niestety został... cofnięty, trochę głupio. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce... Dobra. Czyli przynajmniej ten przeciwnik został jakkolwiek załatwiony. Tam z kolei jakiś chyba czyściciel, coś w tym stylu. Czy nie można zbyt wiele jakiejś... swojej farby mieć w tamtej lokacji, okej? Okay. Cały czas jakieś nowe mechanizmy, trzeba się jednak tego wszystkiego nauczyć. Dobra, spróbujmy w takim razie wlecieć piętro wyżej, ale na co mi to wszystko jeszcze będzie? Kurde, patrzcie jakie interesujące mechanizmy mamy, na przykład jakieś odkurzacze, które tylko czyszczą właśnie te wszystkie miejscówki. Ciekawa w sumie sprawa, nie wiem co wy o tym sądzicie. Coś mi jeszcze chyba ominęło, chwila, moment, dałoby radę tędy się jeszcze jakkolwiek cofnąć.
i chyba byśmy jakkolwiek wskoczyli piętro wyżej, ale... Nie, przepraszam, nie da rady, ponieważ ta ściana jest nie do pomalowania. Dobra, w każdym razie chyba nas jeszcze kilka rzeczy ominęło, czyli po pierwsze tak możemy sobie jeszcze przeskoczyć, to jakaś dodatkowa punktacja. I tam są jeszcze jakieś kolejne baloniki do sprawdzenia, też akurat nie zwróciłem na to uwagi, więc spójrzmy po raz kolejny. Może jeżeli zrobię to jakoś super, dokładnie to dostanę jakąś kolejną, w sumie nie wiem, punktację. To było całkiem przyjemne ze strony twórców. Dobra, czyli co, ciśniemy w ten sam wiatrak. I tym razem postaramy się do samego końca dolecieć. A, nie da rady niestety, kurde. W takim razie co ja mógłbym jeszcze w tym miejscu zrobić, żeby aż tak daleko tam podlecieć do tej skrzynki? Może jest inna opcja i za pomocą tej bomby? Też za daleko. Musi to jakoś inaczej wyglądać. Zobaczymy. Czyli teraz tak sobie rzucimy bombę i to chyba powinno jakkolwiek zagwarantować dodatkowe postępy. Zobaczmy. Rzeczywiście, to jest kolejna punktacja, czyli z tej strony wszystko zostało sprawdzone, natomiast piętro wyżej to zobaczymy w sumie za chwilę. Postaram się to jakkolwiek jeszcze piętrami wszystko przejść tędy, natomiast... A, to będą dodatkowe wyskocznie. Dobra, tam podejdę za chwilę. Te jeszcze mechanizmy są dosyć ciekawe. Wow, patrzcie na to. Jakiś walec. Wow, co się w tym miejscu dzieje? To jakaś gąbka o wiele większa. Każda mapa to jakieś zupełnie nowe możliwości. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ciekawie się to jednak prezentuje. Ale chwila, moment. Jeszcze dałoby radę jakkolwiek wrócić i... Ej, co jest? No nie, nie mogę już wrócić niestety. Czyli to jest tylko i wyłącznie w jedną stronę, ale zawsze możemy spaść niby niżej i... na tej oto platformie podskoczyć. Chwila, moment. Ej. Coś mi w tym miejscu nie pasuje. A, dobra, czyli trzeba w odpowiedniej chwili jeszcze podskoczyć dopiero wtedy. Dobra, skupmy się w takim razie jeszcze na tych wyskokach odpowiednich i zawaliłem niestety, kurde. To sterowanie wcale nie jest aż takie proste, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. Dobra, czyli wszystko zostało sprawdzone tędy. O, zaraz, chwila, moment, mamy do czynienia z jakimiś nowymi wrogami. Czyli to jest tak zwana bazooka. Mógłbym z tego pod ZR skorzystać, chwila, moment, którym to jest przyciskiem. A, dobra, rozumiem, czyli w górnym prawym rogu mamy teraz tą bazookę uzupełnioną. Jeżeli to jakkolwiek teraz kliknę, to mamy nową broń. Zobaczmy. Tak, czyli tak strzelamy. A to jest chyba jakiś pojedynczy strzał, po raz kolejny wciśnijmy i... I co jest? Dobra, wyrzutnia została uruchomiona i takich mamy w sumie kilka strzałów, się okazuje. Jeszcze raz weźmy tą bazukę, wciśnijmy prawy i strzelmy w tamto coś. Dobra. Czyli na przestrzeni rozgrywki możemy zdobywać takie kolejne jeszcze przedmioty pojedyncze, takie jak na przykład tamten. No i to są jakieś dodatkowe możliwości interesujące. Dobra, w sumie ciekawie się to prezentuje, że cały czas mamy jednak do czynienia z nowymi mechanikami rozgrywki. Nie wiem, co o tym sądzicie. Dobra, to trzeba po raz kolejny w odpowiednim momencie wskoczyć, proszę bardzo. Wow, ile punktów. W górnym prawym rogu całkiem nieźle to już wygląda. A, jeszcze jest chyba ostatni klucz do zobaczenia. Tam trochę dalej, zaraz to sprawdzimy. No czyli tak gra skupia się przede wszystkim na rozgrywce platformowej. W sumie nawet nie wiedziałem, jak to wygląda za pierwszym razem, jak do tego podchodziłem, ale... teraz już mniej więcej rozumiem. No nie, ale przeciwnik.
Kto się spodziewał, że odkurzacze będą tak denerwujące? Dobra, tak jak krówek załatwić, spowolnić. Mian jest nieśmiertelny, się okazuje. Dobra, niech będzie. Jest i checkpoint oraz klucz numer 3. Czyli mając ten klucz, mając 3 klucze, chyba to wszystko powinniśmy odblokować. Czyli wystarczy, że się do tego jakkolwiek zbliżę. Tak, raz kolejny. Jeszcze klucz numer 3. Czy już pofruniemy dalej, okej. Misja załatwiona, tak jest. 700 punktów w 8 minut. Myślę, że może być. No te poziomy są już trochę jednak trudniejsze, jak sobie możecie zaobserwować. Mamy 3 życia jedynie, więc nie ma nieskończonej ilości, jak to było w tym pierwszym poziomie. Dobra. O, chwila, moment. Nie, nie chcę już tędy wskakiwać. Dobra, też porozmawiać, w sumie nawet nie. Czy dobra, da jakkolwiek cofnąć się do poprzednich poziomów, żeby jakąś chyba dodatkową punktację zyskać, ale no to chyba nie jest w moim stylu, że dalej sobie pójdziemy, czyli rzucamy. I to kosztuje aż 600, tak? To jednak całkiem sporo. Już mamy trochę niewiele. I tu z kolei... A zaraz, czym ja mam teraz do czynienia? Hide notes. Mogę jeszcze przejść na kolejne strony. A, to jakieś notatki, jakiś dzienniczek, znajdźki, które mamy na górze ekranu zaznaczone, czyli będzie ich o wiele więcej. Chwila, moment. Łącznie 24. Trzeba znajdować takie pojedyncze mapy. Okej, czyli teraz mamy większe, nie wiem, bardziej rozgałęzienie. Możemy kilka poziomów odblokować, więc zobaczmy na przykład ten. A, czyli teraz dałoby radę jakiekolwiek nowe przedmioty niby zyskać. Dobra, spróbujmy w takim razie z tego drugiego, z jakiejś parasolki, dobra. Mamy 3 zdrowia po raz kolejny. No i wchodzimy. Czyli to z kolei jest jakikolwiek shotgun. W sumie ciekawa sprawa, ZL. Mamy też większą ilość wrogów. A to jest chyba dobra broń, to jest jakaś... Ta broń będzie dosłownie idealna, akurat będę wrogów odpychał na dalsze odległości, a to z kolei są takie bomby. Od razu możemy kilku jednocześnie załatwić. Kurde, ta gra mi się zaczyna coraz bardziej podobać, muszę przyznać. Naprawdę, taka duża ilość możliwości. Wow, kolejna bomba. Prawie żeśmy zginęli. Czyli ta akurat nie maluje aż tak szybko jak te poprzednie bronie, jak ta poprzednia. Ale taka do defensywy może się jednak mocno przydać. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Tędy jeszcze jakie wielkie ilości. Chwila, moment, jak to rozwiązać? Walka z shotgunem. Jakiś bomb. Zgubił mnie. Ciekawe podejście, dobra. Nad za rogiem, czasami mogą się znaleźć, ale zawaliłem. A w sumie nie wiem, w jaki sposób można zginąć od jakichś przeciwników. Akurat takiej sytuacji jeszcze nie miałem, muszę przyznać. Więc dokładnie nie wiem. Chyba, że po prostu byłoby bardzo dużo farby innego koloru na moim ekranie, może dopiero wtedy. A nie jest to w sumie aż takie ciężkie. Tu z kolei jakaś o wiele większa bomba. Chyba trzeba uważać. W sumie ten shotgun jest o wiele szybszy. Może tak bardziej spamować. Trzeba jeszcze więcej farby sobie naładować, dobra.
uważajmy na jakieś kolejne bomby, zawsze mogą się gdzieś chować po kątach. Okej, czyli postęp powinien być zrobiony, mamy następny klucz. O, chwila, moment, jak teraz to rozwiązać? Dobra, jakkolwiek teraz skoczymy i... Co mamy teraz dalej? Tam wyżej trzeba się pewnie jakkolwiek podostawać. Nie, muszę przyznać, że bardzo przyjemna, spokojna rozgrywka. Takie urozmaicenie czasami od niektórych gier, bardziej horrorów można powiedzieć. Więc nawet przyjemna sprawa. Jeszcze kolejne bomby. Ciekawe, czy dałoby radę jakkolwiek je wyrolować. Wow, ale szybkie. Nie wiem, czy to jest najlepszym podejściem. Jeszcze zostawiają tą swoją farbę. Jestem przez nią mocno spowolniony. Nowa walizka. Wow, ile bomb, jakie ilości. Aha, większość została załatwiona. Jeden mnie jeszcze zgubił. Dobra. O, jest arena na walkę z bossem. Dobra. Sprawa załatwiona, przynajmniej tyle, ale trochę chyba jakoś zacięliśmy. Chwila, moment, już się trochę zgubiłem. No w sumie warto chyba wszystkie zniszczyć. Także gwarantuję kolejną punktację, jakoś na przykład na rogach, to wtedy można cztery jednocześnie skrzynki atakować. Jest w sumie fajna sprawa. Dobra, kolejna misja załatwiona. Miała przyjemna rozgrywka, nie wiem co wy o tym sądzicie. Mamy jeszcze jakieś kolejne punkty, całkiem sporo. Ale chyba nie uda się jednak wykonać, nie wiem, jednej wyspy w jednym odcinku. Myślę, że może takie podejście będzie możliwe, ale ta rozgrywka jest chyba dłuższa niż sądziłem. Zresztą zobaczymy. To akurat ciężej jakkolwiek podejść, może tędy? Ciężko w sumie powiedzieć. Czy nie musiałbym w sumie aż wszystkich tak misji wykonywać z tego, co... W sumie widać. Niektóre misje będą bardziej poboczne, to już zależy od nas, co chcemy w zasadzie robić, ale... No zobaczymy. Czy będę skupiał się na dosłownie wszystkich zadaniach, czy na wybranych, żeby tylko tą główną linią przechodzić. Okej, czyli tym razem mamy jakieś zupełnie nowe bronie. Z jednej strony... Mogę to jakkolwiek wykonać. Try this. Albo jakaś snajperka. Dobra. Skorzystajmy z tego na przykład. A, i czyli jedno podejście, żeby jakkolwiek podejść do takiej areny, no to mamy minus 50 punktów. I teraz mamy z kolejny aż 5 zdrowia. A, czyli zawaliłem. Chwila, moment. Musimy wcelować w ten odpowiedni cel, tak? Na tym to wszystko polega. Okej, okay, to nie będzie w takim razie takie proste. A, dobra. Misja zwyciężona. A, czyli niektóre zadania są o wiele krótsze. I polegają na czymś zupełnie innym. No w sumie ciekawe, nie wiem. Nie, ta gra jest naprawdę super rozmaicona, podoba mi się. Właśnie nie grałem w poprzedniej odsłony, więc nie wiem jak tam to wyglądało, ale... To jest naprawdę bardzo przyjemna platformówka. W sumie nie pamiętam, czy jakaś jeszcze lepsza wychodziła w tej części roku. Nie przypominam sobie aż tak dokładnie. Dobra, czyli ta misja zwyciężona to również. Teraz ten trzeba będzie się jakkolwiek przedostać, ale... Na samym początku... Chwila, moment. Czy ja mogę te bomby jakkolwiek teraz zlikwidować? Rozwalę sobie kilka takich bardziej pobocznych, żeby odblokować lokację. Minus 300 może być. I tak punktów mamy 2500, czyli naprawdę bardzo dużo.
No w sumie to nic nie odblokowuje, tylko oczyszczam jakieś, nie wiem, tereny. O, jeszcze coś do odblokowania, jakaś rzecz bardziej, nie wiem, w sumie. Dotycząca samego wyglądu. Kurde, to jest jednak o wiele większe niż sądziłem. I tutaj trzeba się dostać, żeby wykonać całe postępy, ale jeszcze długa droga przed nami. Dobra, zobaczmy w takim razie następną misję. Jak to tym razem wygląda. No i wkraczamy na kolejną misję. Z czego by w takim razie teraz skorzystać? Może to... jakaś broń zupełnie nowego rodzaju. A, i to akurat nic nie kosztuje. Niektóre misje kosztują jakieś pieniądze, ale niektóre nie. Po raz kolejny broń nowego rodzaju, bardziej taka, nie wiem, jakbym z jakiejś rakietnicy strzelał. Ciekawa sprawa, zaraz zobaczymy. I też na trochę bardziej jakieś dalsze odległości. Czy ja straciłem zdrowie teraz? Nie wiem. Nic się w sumie nie stało. O kurde, ilu tych wrogów się znajduje? Tego się aż nie spodziewałem, że aż będzie ich aż tak wielu, no ale dobra. Powoli wychodzi. Taka bardziej wyrzutnia z tego, co widzę. Ciekawa sprawa. O rany, ilu wrogów. Dobra, porobieni. Czego my w tym miejscu także szukamy? Jakaś dodatkowa punktacja, kolejna rakietnica, zobaczmy. Jakkolwiek tym strzem, ale na co mi to wszystko będzie? A, czyli mamy dodatkowe przejście, nie wiem, o co chodzi. Jeszcze z sufitu. Cały czas kolejni wrogowie. Proszę bardzo, jaka gra akcji. Urany! Nie mam już zupełnie tuszu, muszę naładować. Jezu, ilu wrogów. Ta wyrzutnia by się za wcześnie teraz przydała mocno. No dobra, jakkolwiek damy radę chyba. Dobra, uzupełnijmy jeszcze nasz tusz i dalej jeszcze się przedostaniemy. Final checkpoint. No to już będzie chyba trochę ciężej. Właśnie mają high ground przewagi niestety. Ja zaraz dam radę, ja wam mówię. Teraz kolejny trzeba się naładować. Ach, coraz ciężej to wygląda. Kurde, załatwił mnie. Dobra, pierwszy raz miałem taką sytuację i... jak to teraz w sumie wygląda? Pytanie, okej. Okay. Czy jeżeli po prostu się zbyt dużo oberwie od takich wrogów, no to się umiera. Dobra, standardowe podejście w takim razie. Tylko nie wiem w sumie ile ja mam zdrowia przy takim podejściu. Ile mi HP na przykład zostało. Mniej więcej po ekranie można zobaczyć, tak jak w jakimś, nie wiem, Call of Duty powiedzmy. Okej, czyli z tej rakiety wygląda to tak, że bezpośrednie uderzenie to chyba automatyczna śmierć przeciwnika. Urany, ilu jeszcze? Dobra, kończy mi się to już niedobrze, niedobrze, o rany. Ale wrogów. Jak to teraz rozwiązać? Dobra, czyli mamy jakąś regenerację po chwili, tak? Po raz kolejny rozgrywka jak w Call of Duty można się nauczyć zapamiętać. Dobra, porobione. Misja
kompletna. Natomiast jakieś dodatkowe balony, to mi pokazuje, gdzie mogę jakoś chyba dalej przejść. Chwila, moment. Się zawsze jeszcze rozdzielę na jakieś kolejne. A czy nie ma jakichś o wiele dłuższych rozmów z tymi bohaterkami nowymi? Bo w każdym razie, o co na przykład chodzi w tej lokacji? Mógłbym się jakoś wyżej niby dostać. No co mi to wszystko będzie? No jest dodatkowa jakaś rzecz do odblokowania, zawsze spoko. Chyba jakaś muzyka. O, to jednak trochę wymaga, aż 800 punktów. Ale całe szczęście mamy za 3000, więc... to jest raczej... prosta sprawa. No naprawdę bardzo przyjemna rozgrywka. Nie wiem, jak się to w sumie ogląda na gameplayu, ale... odblokowywanie tego całego świata, czyszczenie tych wszystkich nowych miejsc... myślę, że fajnie to jednak się prezentuje. A, czyli mogę jakoś zmieniać swój chyba wygląd. Zaraz zobaczymy, jeżeli teraz wcisnę menu. Hero Gear. A, dobra, czyli to jest ten do ulepszenia przedmiotów. W górnym prawym rogu mamy. Okej. Okay. Zapomniałem, że tak to wygląda. To natomiast 1500, nie stać mi jeszcze niestety. Kurde, ciężka sprawa, jak to teraz rozwiązać. Gdzieś indziej musimy się dostać. Dobra, skupmy się jeszcze na końcu odcinka, na odblokowywaniu jakichś nowych terenów na przykład. Chciałbym wiedzieć, co mogę jeszcze wykonać. Ten na przykład niech będzie. To te cztery statuły odblokowałem i w zasadzie chyba tyle. Nie, nie mogę już ich pomalować na inne sposoby, no niestety. Tędy natomiast. Widok na jakieś poboczne rejony, tamtędy niby dalej. No już w sumie trochę nawet wykonałem tych wszystkich misji. Jeszcze mi zostały 2, 3, 4, 5. 5 albo 6, nie wiem, coś w tym stylu. Okej, dobra. Czyli zapewne będę robił tak, że jedna taka wyspa, jedna kraina to będą dwa odcinki. Teraz już nie zdążę więcej zrobić, więc jeżeli interesuje was to, co będzie znajdowało się później, no to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.